Witam Państwa. Jest mistrzynią świata w wyciskaniu sztangi leżąc na koncie. Ma też tytuł mistrzyni Europy w tej dyscyplinie sportu. O spełnianiu marzeń, ale nie tylko. Rozmawiać będę ze znaną bolesławiecką trenerką fitness Jolantą Anasiewicz. Niedawno w Moskwie wycisnęłaś, aż strach pomyśleć, 80 kg. To było to, co sobie założyłaś? Czy to było coś ponad normę? Tak, chciałam tyle wycisnąć. No tak planowałam wycisnąć 80 kilo. No i się udało. Było ciężko, ale udało się. No bo to nie jest łatwe. Ta dyscyplina sportu, ona rządzi się swoimi prawami. Najkrócej mówiąc, to są takie prawa, które mają jak najbardziej utrudnić zawodnikowi czy zawodniczce wyciśnięcie takiego czy innego ciężaru, prawda? Tak, to nie jest taki... To nie jest wyciskanie, które widzimy na siłowni, że sztangę się opuszcza i góra-dół, tylko tutaj są trzy komendy. Komenda jest ze stojaka, kolejna komenda jest opuścić, kiedy jest sztanga w martwym punkcie, dopiero jest kolejna komenda góra i dopiero kolejna komenda na stojak. Także to jest tak, że sztanga musi być w takim martwym punkcie i dokładnie to musi być czyste, bardzo dokładnie wyciśnięty, czysty, dokładnie wyciśnięty ciężar. Który moment dla Ciebie jest najtrudniejszy? Czy masz w ogóle czas pomyśleć o czymś? To jest tak, że jak już leżę pod sztangą, to jestem bardzo, bardzo skupiona. Też muszę słuchać dokładnie komend, bo jeżeli nie usłyszę komendy i za szybko sztangę podniosę, wycisnę w górę, no to jest wtedy spalony. Ale jestem bardziej, bardzo skupiona, bardzo napięta i no, staram się to zrobić tak, jak dokładnie zaplanowałam. Nic nie może mnie rozproszyć. Do tego sportu powróciłaś po latach przerwy, bo w latach 90. przerwałaś tak świetnie w sumie zapowiadającą się karierę z trzema tytułami mistrzyni Polski w trójboju siłowym. Powiedziałaś koniec, niedawno powróciłaś do tego sportu. Dlaczego wtedy zrezygnowałaś? Wtedy zrezygnowałam, bo był przypadek, który mnie niestety, to był pech, że tak mogę powiedzieć. Miałam wypadek, spadła mi deska na głowę, miałam pękniętą czaszkę, no i trochę tak podupadłam na zdrowiu, musiałam przerwać treningi, bo ponieważ miałam takie dosyć mocne bóle głowy. Wtedy miałam też jechać na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych, nie pojechałam z tego powodu, trochę mnie to tak trochę byłam właściwie tym przybita i przez jakiś czas przestałam startować, ale cały czas chodziłam na siłownię i cały czas trenowałam, tak dla siebie tylko. A za namową kolegów, 4 lata temu koledzy powiedzieli mi, żebym jednak spróbowała jeszcze raz, że jednak jest ta moja siła nadal. No i zaczęłam jeszcze raz trenować, tak dokładnie pod siłę. No i okazało się, że jest ta siła. Nadal. No właśnie, jak się czujesz jako mistrzyni świata? Co dała ci ta Moskwa? Czy to, że poczułaś się silniejszą kobietą, że możesz wszystko, potrafisz wiele? Czy to nie o to chodziło? To nie o to chodziło. Czuję się dokładnie tak, jak się czułam przed Moskwą. Marzyłam, żeby wziąć udział w Mistrzostwach Świata w Moskwie. Marzenie moje się spełniło. Jeszcze z takim sukcesem, no to już jest w ogóle podwójne marzenie. I myślę, że robiłam to przede wszystkim dla siebie, nie dla kogoś, tylko dla siebie. Chciałam sama sobie coś udowodnić. Jestem osobą ambitną. Jak mam jakiś taki cel założony, to staram się powoli zrealizować ten swój cel, ale dla nikogo, tylko dla samej siebie. Chciałam spróbować, czy
potrafię, czy jestem na tyle silna fizycznie i psychicznie, że mi się to uda, bo rzeczywiście start w Moskwie był bardzo ciężki. To jest, to są takie najbardziej prestiżowe zawody na świecie. Przyjeżdżają tam najsilniejsi ludzie na świecie, więc to dla mnie naprawdę był ogromne było to dla mnie wyzwanie. Mówisz, że start był bardzo ciężki, ale za to przywiozłaś też ciężki medal, pochwalę tak, się. Moje złoto wymarzone. Jest po prostu piękny, cudowny. No ale kosztowało cię to wiele wyrzeczeń. Jak bardzo musiałaś, nie wiem, nawet może zmienić tryb życia, jak bardzo zintensyfikować treningi? Tak, to ten ostatni rok to był podporządkowany tylko i wyłącznie treningom. Treningi, które były 5 razy w tygodniu. Żadnego treningu nie mogłam opuścić. No i ani żadnych takich wakacji, wyjazdów. Po prostu wszystko było podporządkowane tylko i wyłącznie przygotowaniom do startu w Moskwie. Ale myślałam, że masz większe mięśnie na żywo. Nie, ja jestem... Nie dbasz akurat o to, żeby były aż tak wielkie. Nie, dlatego właśnie każdemu się może kojarzy, że kobieta, która już tak dźwiga takie duże ciężary, to musi być bardzo muskularna i taka zbudowana. Nie, to tak nie jest. Ja jestem w tej akurat na szczęście tej niższej wadze, więc w tej kategorii nie ma takich kobiet, takich mocno rozbudowanych. Wyglądamy dobrze. Trenujesz sama, czy ktoś ci pomaga? Ten rok pomagał mi Bartek Zawada z fitness klubu Cezar. Bardzo serdecznie Bartka pozdrawiam. Jest naprawdę dużo mi pomógł. Dużo mi pomógł w przygotowaniu. Zresztą nie tylko on, ale też koledzy, którzy na siłowni ćwiczą również ze mną, no to tak też bardzo dużo mi pomagali w treningach. Podawali mi sztangę, motywowali, więc to też mogę podziękować im za to. Przejdźmy może teraz do twojej drugiej pasji, czyli do fitnessu, bo fitnessem zajmujesz się już prawie 30 lat. Powiedz, jak się zmienił w Polsce właśnie fitness? Jak wspominasz te czasy sprzed 30 lat, prawie 30? Ja jak zaczynałam, to był 89 rok, piętro wyżej, na sali. Która wyglądała całkiem inaczej, tak? Tak, to była taka, to był jeszcze przed remontem cały ten miejski ośrodek, to był sportu rekreacji Mosier, to był zakład kąpielowy wtedy, tak się to nazywało. I tutaj zaczynałam, no to był taki aerobik, był kiedyś taniec, pajacyki, raczej taki, był taka forma taneczna. A rzeczywiście ten fitness się bardzo zmienił. W tej chwili forma tańca jest zupełnie odrębna, a zajęcia, które ja prowadzę, to są zajęcia naprawdę wszechstronne dla każdego. Treningi funkcjonalne, obwodowe, crossfitowe. Każda forma dla każdego właściwie. To teraz nie ma kobieta, która przyjdzie na zajęcia fitness, która ma na przykład problem z koordynacją ruchową albo przyszła pierwszy raz, spokojnie sobie poradzi. Bo zajęcia są naprawdę dla każdego. Ale tyle różnych form tego fitnessu, jest tyle różnych nazw, że trudno się w tym połapać. Gdyby ktoś na przykład chciał się zdecydować na którąś z form, to tak naprawdę nie wiadomo, co jest co. Ja akurat prowadzę tak zajęcia, że kobiety przychodząc do mnie na zajęcia, na każdych akurat zajęciach mają coś innego. Jednego dnia mają zajęcia crossfitowe, drugiego trening obwodowy, trzeciego 2x2, także nie ma nudy i zawsze ich czymś zaskocza. Ten crossfitowy to jakieś krzyżówka czegoś i czegoś, tak?
zajęcia crossfitowe to są zajęcia, które się, na przykład są takie trzy, cztery bloki. W bloku są cztery ćwiczenia powtarzane w zależności od zaawansowania po 45 sekund, 30 sekund z przerwą 15-sekundową i kolejne. Więc trening jest bardzo prosty, ale naprawdę daje w kości. Ale nadal się skacze, czy teraz mniej? Jest o tyle fajnie, że jeżeli na przykład są nawet upy czy na step, to ja zawsze pokazuję ćwiczenie, które można zastąpić. Absolutnie nigdy nie ma tak, żebym powiedziała, że wszyscy muszą podskakiwać. Można ćwiczenie zastąpić, nie trzeba podskoczyć, można po prostu wejść na step, zejść ze stepu. Nie trzeba wykonywać żadnych podskoków i to jest o tyle też fajne, że takie są zajęcia, że ta muzyka jest w tle. Oczywiście ja odliczam, ale dziewczyny sobie ćwiczą w swoim tempie. Jeżeli wykonamy w ciągu minuty 15 powtórzeń, a druga osoba wykona w ciągu minuty 7 powtórzeń, to już zależy od osoby i jej zaawansowania, wytrenowania. Czyli z perspektywy czasu, jak oceniasz, ten aerobik był jednak gorszy? Myślę, że wtedy, na tamte czasy był fajny, taki bardziej... Niewiele dawał. Taki był bardziej taneczny, wiadomo, nie? Taneczny, taki taniec jest taki bardziej, no w tańcu zupełnie inaczej mięśnie pracują. Ale nie powiem, że to było wtedy złe. No, na tamte czasy myśleliśmy wszyscy instruktorzy, że to jest po prostu to, co powinno być. Choć za mną zawsze gdzieś tam chodziło, że jednak gdzieś tam jakieś ćwiczenia dobre by były właśnie z hantlami, więc jeszcze wtedy, jak tu nie było hantli, to prosiłam dyrektora Mosiru, żeby jakieś hantle kupił, czy nawet coś tam spróbowaliśmy zrobić, te hantle u rzemieślnika, bo wtedy nie było. To były takie czasy, żeby coś wprowadzać, taki rzeczywiście coś takiego nie tylko z tańcem związane, ale też, żeby to były zajęcia bardziej budujące mięśnie. A jak długo kobiety z tobą wytrzymują, te, które są tobie najbardziej wierne, albo po prostu najbardziej wytrzymałe, ile lat z tobą ćwiczą? Mam kobiety takie, które chodzą od samego początku, od 89 roku i ćwiczą u mnie. Ale też się bardzo cieszę, że przychodzą do mnie dziewczyny i mówią, mama mnie do pani wysłała, bo mama u pani ćwiczyła. No tak, a propos tego młodszego pokolenia, to z tego, co już wiem, to twoja córka też podąża twoim śladem. Tak, moja Samanta podąża moim śladem i wkrótce już będziemy razem prowadzić zajęcia. Razem we dwie na sali? Znaczy razem nie, ale będziemy łączyć siły. Ona będzie miała swoje zajęcia, ja będę miała swoje zajęcia. Ma więcej kondycji od mamy? Trudne pytanie. No nie wiem, no kondycję ma. Ale myślę, że jesteśmy na takim poziomie takim samym, jeśli chodzi o kondycję. Także nie jest ze mną tak źle. Ale oprócz treningów, no ważny jest sposób odżywiania. Ja rozumiem, że ty trzymasz się jakiejś diety. Diety może tak nie, jak zdrowego, rozsądnego odżywiania. Staram się na co dzień zdrowo odżywiać, ale też nie wpadam w jakieś tam paranoję, żeby nic nie jeść, na przykład nic nie zjeść słodkiego, jeżeli jest, nadarzy się okazja i gdzieś u kogoś jestem w gościach i jest dobre ciasto, to czemu, dlaczego nie? Ale na co dzień staram się unikać słodkości. Jem dużo nabiału, węglowodany też oczywiście, ale zdrowo, na co dzień się zdrowo odżywiam. To jest podstawą, żeby się przede wszystkim dobrze czuć, żeby też nie palić. Jednak przy takim intensywnych treningach bardzo ważne jest odżywianie, żeby nie
spalać mięśni. Jeżeli źle się odżywiamy, jeżeli się w ogóle nie dożywiamy, no to w trakcie treningu zaczynamy spalać mięśnie i to wtedy już nie jest korzystne, więc trzeba uzupełniać. Nasze mięśnie muszą być dobrze odżywione, żeby dobrze pracowały i żeby ładnie ciało wyglądało. Także niejedzenie jest jeszcze gorsze niż jedzenie. Ale jedzenie często. Niedużo. Tak, częste posiłki, ale tak co 3 godziny dobrze by było, żeby jednak pilnować tych 3 godzin. Tak jak mówię, to zależności. Ja mówię, że każdy ma swój sposób. Jeden zaczyna od dzień od białka, inna osoba od węglowodanów. Ja jak wstaję rano i nie mam na przykład rano treningu, to zaczynam od białka, ale jak mam trening, to od węglowodanów. Starasz się wyobrażać siebie, nie wiem, za 20 lat? Jaka będzie twoja kondycja na tym etapie? Wiem, jaka będzie. Tak będę taką babcią jeżdżącą na rowerze, na nartach. Przychodzącą do córki na zajęcia fitness. Dokładnie. Ja widzę swoje życie zawsze, zawsze w aktywności fizycznej. Tak po prostu to widzę, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. To jest dla mnie ruch, sport, to jest jak powietrze. Ja tym po prostu oddycham. Gdyby tego nie było, to by nie było mnie. Ale co robisz poza tym, że tutaj zawodowo, nie wiem, 3 godziny dziennie, tak, ćwiczysz, co poza tym? Jeszcze coś tego samego dnia? Wieczorem mam pracę, też prowadzę treningi personalne na siłowni, też codziennie ćwiczę sama na siłowni, więc wstaję 7 rano, już o 9 jestem na treningu na siłowni. Tam spędzam przynajmniej 4 godziny, bo też mam te treningi personalne, wracam do domu, obiad i tutaj na aerobik. I tak wygląda cały dzień. A sobota, niedziela, jak jest ładna pogoda, jak jest lato, oczywiście rower, bardzo lubię też biegać, narty zimą, łyżwy. Nie ograniczam się do jednej aktywności fizycznej czy do dwóch. Po prostu kocham sport i kocham każdą aktywność fizyczną. Dla mnie ruch przede wszystkim. A czy kobiety już w takim właśnie wieku dojrzałym mogą jeszcze coś takiego zacząć? Ja myślę, że tutaj barierą może być, nie wiem, jakiś tam wstyd, że może się nie podoła takim ćwiczeniom, że gdzieś się zostanie w tyle grupy. Myślę, że w każdym wieku można zacząć ćwiczyć. Wiadomo, że im później, tym trudniej. Ale warto zacząć w każdym momencie, jeżeli czujemy, że chcemy zmienić swoje życie, że chcemy myśleć przede wszystkim o sobie, to warto. Warto, bo są takie osoby, które osobiście znam, które zaczęły dość późno, a naprawdę osiągnęły dużo. I jak najbardziej zachęcam, gdy nawet siedzimy na kanapie i już mówimy, już tyle lat mam, już jestem stara, już sobie nie poradzę, stary. Nie wolno tak mówić, nie można tak. Trzeba po prostu ruszyć się i pójść na fitness, czy na siłownię, czy na aerobik. I to jest najlepszy czas spędzony przede wszystkim dla nas. Dla nas robimy coś dla siebie. I zachęcam. Zachęcam, żeby ruszyć się z kanapy. Ale płaski brzuch da się w takim dojrzałym wieku osiągnąć? Czy już jest większy problem? No już nie oszukujmy się, już to będzie większy problem. Ale myślę, że kobiety, powiedzmy o kobietach, kobiety w starszym wieku, to już chyba nie chodzi o to, żeby tylko mieć płaski brzuch, tylko żeby się dobrze czuć. To jest przede wszystkim, żeby mieć no, siłę, tak? Żeby wyjść z domu, żeby poczuć się, że z energią, bo to też jest bardzo ważne. To figura to wszystko jest po drodze oczywiście, ale musimy myśleć też o zdrowiu. To jest inwestycja w zdrowie.
i przychodząc na zajęcia, osoba, która całe życie nic nie robiła i zaczyna ćwiczyć, dostaje nowe życie. I tak się czuję, bo ja po prostu mam kontakt z takimi kobietami, one mówią, że one żyją, one dopiero teraz żyją. Żałują, że wcześniej nie zaczęły, ale nigdy nie jest za późno. Zdradź nam jeszcze, proszę, swoje plany na najbliższą przyszłość, te takie może bardziej sportowe, na płaszczyźnie rywalizacji. Będzie coś jeszcze, czy już wszystko osiągnęłaś, teraz, co chciałaś? Teraz w obecnej chwili jestem już w teamie z Łodzi, Tytan. To jest team najsilniejszych ludzi w Polsce. Zostałam zaproszona do tego teamu. Będę z nimi jeździć i reprezentować nasz kraj. No i zobaczymy, co dalej. Myślę, mam kilka fajnych pomysłów na siebie i zobaczymy, co będzie dalej. Ja pamiętam, że ty mówiłaś, że to wszystko zaczęło się, ta twoja przygoda ze sportem zaczęła się przez przypadek. Czy to jest prawda? Bo ja próbowałam sobie przypomnieć, jaki to był przypadek. Jeśli chodzi o siłownię, to... Boże, który to był rok? 87 roku. To była jedyna siłownia na BKS-ie. Kolega mnie zachęcił, żebym przyszła i zobaczyła, a mnie tak ciągnęło do sportów siłowych. No i poszłam tam, ale byłam jedyną dziewczyną, chciałam stamtąd wyjść, już nie pozwolili mi wyjść i już zostałam i spodobało mi się. Jeśli chodzi o aerobik, to był przypadek, jeszcze wtedy jak był dyrektor Mosiru Samonek, Zbigniew Samonek, to ty będziesz prowadzić aerobik. I to tak się stało. Tak, zobaczył po prostu mnie prowadzącą zajęcia fitness, gdzie wiedział, znaczy ja się akurat przyjaźniłam z jego synem i zobaczył, że się nadaje. Że się nadaje, że mogłabym, wtedy sama ćwiczyłam dużo, a było takie zapotrzebowanie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosirze. No i tak się zaczęła moja przygoda. Ale to wtedy byłaś sama, jako trenerka aerobików w Bolesławcu. Nikogo w Bolesławcu nie było, tylko byłam jedna. To w ogóle był w ogóle fitness, w ogóle aerobik, wtedy nazwa aerobik, to był w ogóle w Polsce, to wszystko było jak w przedszkolu. Nawet nie było płyt do fitnessu, nie było nic. Pierwsze konwencje, które jak jeździłam na konwencje pierwsze, to był rok 94. Dopiero pierwsze konwencje fitnessowe, a tak to nic nie było. To wszystko było takie, to było jak w przedszkolu, trzeba było samemu gdzieś sobie tam radzić z muzyką, z ćwiczeniami, opracować, przygotować. Ale na szczęście miałam dryg do tego i zawsze potrafiłam dobre ćwiczenia, powiedzmy, dobre ćwiczenia ułożyć, tak, dobrać, żeby dobrze mięśnie pracowały. Przez to, że też chodziłam na siłownię, też miałam taką podstawę, że znaczy połączyłam aerobik wtedy obecny z ćwiczeniami siłowymi i to dobrze wyszło. No i dalej potrafisz, czego dowodem jest rzesza kobiet, która tutaj ściąga i zaraz ściągnie na trening. Jaki to będzie trening? Bo jesteśmy 20 minut przed treningiem. Dzisiaj mam 3 godziny. 17, 18, 19, 10. Ile kobiet razem przyjdzie? Przyjdzie dzisiaj na pewno z kobiet z tych wszystkich grup, to przez 50 na pewno dzisiaj jest. Będzie. W różnym wieku. Dzisiaj mamy takie fajne zajęcia TBC i to są zestaw jest ćwiczeń na mięśnie grzbietu i mięśnie przeciwstawne, mięśnie brzucha. I przez całą godzinę ćwiczymy grzbiet i brzuch. I najfajniejszy jest początek.
Kiedy się nie jest zmęczonym. Ale pod koniec, znaczy na koniec też jest bardzo dobrze, bo jest uśmiech, widzę dziewczyn na sali, uśmiechnięte, spocone, zmęczone, ale zadowolone, że zrobiły coś dla siebie, że się dobrze czują, bo to jest endorfiny, które się wydzielają w trakcie treningu, dłużej się utrzymują niż kostka czekolady zjedzonej. No to sobie potrafię też wyobrazić te endorfiny, które się wydzielają, kiedy dostaje się taki medal. Życzymy kolejnych sukcesów i spotkamy się następnym razem, kiedy też zejdziesz z najwyższego stopnia podium. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również.